Wyrażenie 3 sinus do potęgi trzeciej alfa cosinus alfa plus 3 sinus alfa, cosinus do trzeciej potęgi alfa może być przekształcone do postaci. Moi drodzy, zobaczcie na to, że w tym wyrażeniu mamy dużo wspólnych części pomiędzy pierwszym tutaj pierwszą częścią a drugą częścią naszego wyrażenia. Otóż, moi kochani, wszędzie jest sinus cosinus sinus cosinus i do trzeciej. Zatem możemy to wyciągnąć przed nawias i zostanie nam yy, jeszcze. W nawiasie sinus do kwadratu i cosinus do kwadratu rzecz jest na alfa. Zatem to zróbmy. No to wyciągnęliśmy sobie tą część wspólną przed nawias, tak powiedzmy sobie. I zostało nam w nawiasie sinus do potęgi drugiej alfa plus cosinus kwadrat alfa. O czym nam to mówi? W tablicach naszych tutaj maturalnych wiemy, że sinus, alfa, sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. A wiemy, że często po prostu jedynki nie zapisujemy, po prostu redukujemy. Znamy nam zanika. Czyli nasze wrażenie, przekształciliśmy do postaci 3 sinus alfa cosinus alfa. I to jest odpowiedź.